Z dzisiejszego odcinka dowiesz się w jaki sposób skutecznie wykorzystywać okazje biznesowe, które być może są przed tobą nawet w tym momencie. W jaki sposób doceniać oraz wyceniać też właściwie swoją pracę, bo wiele osób obawia się wyceniania pewnych rzeczy. Mówi, że ktoś to nie zapłaci, ale Adrian twierdzi inaczej i pokaże, dlaczego warto o to walczyć. Oraz w jaki sposób budować takie relacje z klientami i takie zaufanie do tej współpracy, że tak naprawdę przestajemy w jakikolwiek sposób konkurować ceną. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym porozmawiam z Adrianem Karpielem, właścicielem firmy Canardi, która jest dostawcą sprzętu IT. Cześć Adrian. Cześć Damianie. Adrian, czym jest dostawca sprzętu IT? To są strona internetowa, sklep stacjonarny. Czym wy w ogóle się zajmujecie? No, tak jak powiedziałeś, dostarczamy sprzęt IT, czyli komputery, monitory, drukarki, cokolwiek klient potrzebuje. Z tym, że my nie mamy własnego sklepu. Tak naprawdę współpracujemy ze stałymi klientami, którzy potrzebują pomocy w dobraniu tego sprzętu, w doradzeniu, co dla nich naj będzie najlepszym wyborem. A później my ten sprzęt przygotowujemy dla tych klientów i dostarczamy. Brzmi to trochę jak szycie takiego garnituru na miarę. Generalnie dokładnie to jest idealne stwierdzenie, bo każdy klient ma swoją specyfikę. Co klient to inne potrzeby. Raz mamy programistów, którzy potrzebują sprzętu bardzo wydajnego, o dużej mocy obliczeniowej, a czasami mamy handlowców, którzy potrzebują sprzętu niekoniecznie super wydajnego, ale za to lekkiego, z długim czasem pracy na baterii, z którym będą mogli się u klienta pokazać. Musimy z każdym porozmawiać, jakie ma potrzeby, E, jakie ma uwagi co do sprzętu, na którym obecnie pracuje, a później coś ciekawego zaproponować, wycenić, no i później bardzo często przygotować pod konkretną osobę i, i go dostarczyć. Miało jeszcze, że pracujecie na, ze stałymi klientami. Sprzęt komputerowy, jak i pewnie tysiąc innych rzeczy można po prostu wpisać w internecie, znaleźć, tak? znaleźć najtańszy gdzieś tam, tak kupić sobie no i go mieć. Więc czym różni się taki proces od tego, co, co wy proponujecie, bowiem, że te rozwiązania, które wy robicie, są dedykowane biznesowi i, i robicie to już bardzo długo. Dokładnie. E, po pierwsze czas. E, to, żeby kupić e, notebooka, no musiałbyś tak naprawdę, ty na nie. zastanów się, ile musiałbyś czasu poświęcić, żeby coś fajnego dla siebie wybrać, kiedy nie do końca obracasz się w, w sprzęcie IT, nie czytasz forów branżowych, testów, jak myślisz, ile musiałbyś poświęcić na to czasu? Nie mam pojęcia. Jeden dzień, takich dwa dni. No, jakby tak pewnie sumować, że tu trzeba porozmawiać z kimś, tu trzeba zezwolić, tu poczytać, tu podjechać, tu dotknąć, zobaczyć. Tu kogoś eksperta zapytać, tu znowu poczytać, no to. Pewnie no właśnie, masz na to, masz na to czas. No, no, średnio. no właśnie. Wiesz co, my obsługujemy bardzo dużo firm informatycznie. Są to zarówno małe firmy, biura księgowe, biura projektowe, jak i też bardzo duże firmy, Software Housey, gdzie zatrudniają 100 do 200 pracowników. E, obsługując te firmy, zbieramy cały czas doświadczenie, co w tych firmach się sprawdza, co się nie sprawdza, jaki sprzęt jest lepszy dla księgowej, a jaki sprzęt jest lepszy dla, e, dla programisty. I dzięki temu Ty, jak do nas przyjdziesz z zapytaniem, słuchajcie, potrzebuję komputer do pracy, o takim, w takim charakterze pracuję, jeżdżę, czasami coś wydajniejszego potrzebuję, to mając doświadczenie pracy z wieloma klientami, jesteśmy w stanie, raz, że dużo szybciej, i skuteczniej coś sensownego wybrać. Dzięki temu no, ty zaoszczędzisz raz, że bardzo dużo czasu, a poza tym zaoszczędzisz na końcu rozczarowania, że kupiłeś notebooka, czy komputer, czy monitor, który no, no nie do końca spełnia Twoje oczekiwania. A jak w ogóle powstała Twoja firma? Co oznacza w ogóle słowo Canardi? Czemu ty się w ogóle zajmujesz, tym czym się zajmujesz? Część osób, które słyszy nazwę Canardi, kojarzy to z kontrolerami biletów MPK. <grym> Ale to nie stąd to się nie wywodzi. Zastanawiałem się skąd wziąć nazwę e, i pomyślałem, że to ona musi trochę wynikać ze mnie, więc jest to pomieszane z mojego imienia i nazwiska. Stąd jest Adrian Karpiel, stąd powstało Canardi. Ka e, jak generalnie sprzętem IT, komputerami. Interesowałem się już od, od dziecka, od pamiętam od, skąd miałem swoje pierwsze Commodore 64. I żeby uruchomić grę to trzeba było kręcić śrubokrętem, żeby, żeby magnetofon odpowiednio wczytywał te dane. Zawsze mnie to pasjonowało. Ale właśnie kwestie sprzętowe, niekoniecznie kwestie, kwestie programowe. Tak, podstawówka mina, mija liceum i jak tylko skończyłem maturę, postanowiłem się usamodzielnić, Późna studia zaoczne, wtedy ch chciałem studiować logistykę, ale chcąc się usamodzielnić, musiałem znaleźć pracę. I z tym wiąże się dosyć zabawna historia, bo chciałem złożyć CV do serwisu komputerowego, pomyślałem, trochę się na sprzęcie znam, może mi się to uda. I pamiętam taki chłopaczek, 19 lat, w krótkich spodenkach, koszulce, pojechałem te CV zawieść. Tylko nie do końca miałem dobrze ten adres spisany i w końcu... E, pomyliłem adresy. Zapytałem się robotników, gdzie jest jakaś firma komputerowa, wskazali mi budynek, okej, okay, w porządku, wchodzę. Wchodzę na recepcję, tam dwie dziewczyny w recepcji i się pytają w jakiej sprawie. Ja mówię, no, w sprawie pracy. I chciałem CV zostawić. Dziewczyny trochę zdziwione, mówię, proszę usiąść, no to chłop, ja w tych spodenkach siadam na skórzanym fotelu i czekam. Pamiętam, przychodzi pan wysoki, postawny facet w garniturze, pan Włodzimierz, wiceprezes tej firmy, I zaprasza mnie do swojego gabinetu i pyta się, w jakiej sprawie przyszedłem. Ja mówię, no dzień dobry, ja w sprawie pracy, daję swoje CV Pan Włodzimierz zdziwiony, dzwoni po działach. E, z zapytaniem, czy ktoś jako, jakiekolwiek ogłoszenie o pracę dawał, kłada słuchawkę mówi: Wie pan co, ale tutaj nikt żadnego ogłoszenia o pracę nie dawał. I wtedy sobie przypomniałem, pytam się, przepraszam, czy to jest Kwidzińska 2B przez 3? A on mówi: Nie, to jest Kośirzyńska 10. Byłem trochę zdziwiony e, i zacząłem pana przepraszać, ale on mówi: Ale wie pan co. Chyba jakaś szczęśliwa gwiazda Pana tutaj przeprowadziła, bo akurat zastanawialiśmy się nad yy, pracownikiem na linii montażową notebooków. Czy jest Pan zainteresowany? Mówię, świetnie. Ja tak sobie myślę, Znam się na komputerach, notebooki, pewnie nic skomplikowanego, będę mógł montować o notebooki. Zapytano się, od kiedy mogę zacząć pracę. No w sumie od już. No to, pamiętam, to był e, 4 lipca, czyli dzień później, e, zacząłem pracę w firmie Comes która do tej pory istnieje. Wtedy była chyba jedynym lub jednym z dwóch dystrybutorów notebooków Asusa na Polskę. Jednocześnie mieli swoją markę Aristo. No i przez pomyłkę trafiłem do firmy, która moją pasję, jeśli chodzi o komputery, e, pozwoliła rozwinąć się w kwestiach zawodowych, bo i przez wiele miesięcy pracowałem przy montażu notebooków na produkcji, więc mogłem od tej strony ten proces poznać. Później, jako że studiowałem logistykę, zacząłem pracować na magazynie i gdzie... Zauważyłem pewne powiedzmy problemy współpracy działu handlowego z magazynem, z produkcją, dzięki mi udało się pewne rzeczy usprawnić, dzięki czemu dużo więcej dostaw danego dnia mogło po prostu wyjeżdżać do klientów. I cała moja przygoda z tą firmą trwała około 5 lat, gdzie naprawdę zdobyłem świetne doświadczenie, świetne kontakty e, i takie pierwsze szlify zawodowe, jeśli chodzi o dział IT, o ogóle o branżę IT. E, czyli znałem branżę wtedy IT od strony produkcyjnej, logistycznej e, i serwisowej, bo później też pracowałem i byłem szefem serwisu e, notebooków właśnie z ramienia tej e, firmy. E, no i pięć lat minęło, uznałem, że już nie, nie jestem w stanie się dalej tam rozwijać i, i odszedłem. I kolejną firmą, która dała mi ogromne doświadczenie, do której trafiłem też trochę przez przypadek, pamiętam szukałem… Ale już nie z ulicy? Z, z ulicy. Okay. E, to było tak, że. I, szedłem za ciosem. Szedłem, e, szedłem e, g, d, e, przy, przy rynek właśnie we Wrocławiu, e, ulicę Oławską. E, i, e, przydałoby się znaleźć pracę jakąś taką też związaną z IT i było ogłoszenie do sklepu komputerowego. Aryst komputery, wtedy we Wrocławiu jeden z dwóch świetnych sklepów ówczesnych i wchodzę. I dzień dobry, jakieś ogłoszenie o pracę jest. I pamiętam, przyszedł do mnie właściciel sklepu, no i uznał, że okej, okay, w porządku, może pan na drugi dzień przyjść do pracy. No i wtedy spędziłem 5 lat areszt komputery e, w roli sprzedawcy, gdzie uzupełniło to moją tata, taką wiedzę w IT o ten ostatni element, czyli wiedza sprzedażowa, kontakt z klientami, kontakt też e, z dostawcami. E, i tak minęły 5 lat, dochodzę prawie do 30 lat e, swojego życia i mówię, Adrian, coś ze swoim życiem trzeba zrobić. Mam jakieś swoje cele, mam swoje plany. Chcę, chcę latać, zrobić licencję pilota, ale z, z pensji ze sklepu komputerowego niestety nie da się tego zrobić, więc postanowiłem odejść z firmy i przejść całkowicie już tylko wyłącznie na, własną, na własną działalność. Tą firmę już wcześniej miałem otwartą, ona oczywiście tak niewiele z nią robiłem, jakieś usługi dla do, do niektórych klientów, ale już taka ostateczna decyzja, pamiętam, 30 lat to jest ten moment, kiedy trzeba odejść z etatu i zacząć działać. Na własną rękę i wtedy wiedziałem, co chcę robić, czyli pomagać klientom, obsługiwać ich e, informatycznie, bo sprzęt można. My sprzedawaliśmy wtedy ten sprzęt w, w sklepie, ale bardzo często klienci mieli problem, kto im ten sprzęt skonfiguruje, wdroży w firmie, kto im dobrze doradzi, jak on ma powinien e, działać, I, z, e, i wiedziałem, że jest taka luka na rynku, że tego jeszcze klientom e, brakuje i postanowiłem mniej więcej tą ścieżką e, pójść. No i taką dwiema kluczowymi później zdarzeniami, jeśli chodzi o rozwój mojej firmy, to był przejście do mojej firmy moich dwóch kolegów Wojtka, który pracował w Aryst Komputery i zajmował się sprzedażą, więc on obecnie u mnie odpowiada za sprzedaż e, sprzętu oraz Pawła e, po kolejnym roku super człowieka, który jest świetnym sprzętowcem i w swoim życiu chyba zmontował kilkadziesiąt tysięcy komputerów sam i on wszystkie, u, u mnie teraz te komputery konfiguruje, montuje dla naszych klientów e i wtedy tak naprawdę powstał core team mojej firmy, ja, Paweł i Wojtek e jesteśmy takimi powiedzmy trzema osobami, które e świetnie siebie uzupełniają, jeśli chodzi o swoje umiejętności, wiedzę e i też no, takie dobre podejście e do klientów, taką dobrą energię no i już o tak od 4-5 lat razem działamy i uzupełniamy się czasem kolejnymi osobami, które jeśli nam tych mocy przerobowych brakuje. No i w jakim miejscu w tym momencie jesteście jako firma, jeśli chodzi o właśnie zespół, jeśli chodzi o obroty, jeśli chodzi o ilość klientów, których obsługujecie? Obecnie e, jeśli chodzi o ilość osób, to tak 5-6 do 6 osób na stałe pracuje w mojej firmie. Zeszły rok zakończyliśmy obrotem na poziomie około 6 milionów złotych, a ten myślę, że co najmniej podwoimy swoje obroty. Niestety nie jest to proste, bo taki wzrost, bardzo duży wzrost obrotów powoduje wiele problemów, bo duża zamówień, piękna rzecz, tylko trzeba jeszcze umieć je zrealizować w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości. Dlatego też postanowiliśmy w tym roku zainwestować informatycznie w system magazynowy, w CRM-a, tak żeby móc trochę dużą część takich procesów, które mamy w filmie zautomatyzować no, z tym, że do tego etapu trochę musieliśmy dochodzić, bo. Operujemy, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, na takim stałym koszyku klientów, nie jesteśmy sklepem, nie reklamujemy się za bardzo w internecie, tylko trafiamy do kolejnych klientów tak naprawdę z polecenia, z polecenia innych. Staramy się nie mieć za dużo klientów naraz, bo nie bylibyśmy w stanie tak naprawdę ich odpowiednio obsłużyć. Jak już trafimy do jednego klienta, pomożemy mu rozwiązać kwestie sprzętowe, zaczynamy do niego dostarczać sprzęt, już nas zaczynamy na siebie poznawać, to dopiero ewentualnie przyjmujemy powiedzmy pod swoje skrzydła kolejnego klienta. E, tylko taki proces, jak ma to do końca wyglądać, trwał ostatnie 5 lat. Odkąd właśnie odszedłem z Arys komputery i zacząłem tworzyć już kanardi, tak już powiedzmy, pełną, pełną parą. E, to było kilka takich przełomowych momentów w firmie, przy których musiałem się zastanowić, co robić dalej. E, poza tym, że przyszedł do mnie Pię Wojtek, później Paweł to było bardzo kluczowe, bo to, to są ludzie, na których opiera się też moja firma, to w rozmowie między nami wcześniej wspomniałeś, że na sprzęcie IT niewiele się zarabia, są niskie marże. To prawda i tak się wydaje i rzeczywiście byliśmy, ja byłem tego nauczony z poprzednich firm, że rzeczywiście obrót ilości na tym się zarabia. My jesteśmy małą firmą, my nie jesteśmy w stanie konkurować z dużymi sieciami handlowymi, które mają bardzo duże, dobre umowy z producentami, zarabiają na kampaniach reklamowych i tak dalej. Musieliśmy zrobić to coś innego, to trochę lepiej o tych firm i postanowiliśmy tak, że my nie sprzedajemy pudełek. Nie przerzucamy pudełek między magazynami, nie dajemy tego klientom, tylko po poznaniu co klient potrzebuje, my ten sprzęt bierzemy do siebie, przygotowujemy pod konkretnego klienta, szyjemy go właśnie na miarę konkretnego użytkownika w konkretnej firmie i dopiero taki sprzęt sprawdzony, przygotowany, spersonalizowany trafia do klienta. Czyli coś, czego większość firm tak naprawdę nie robi. Z tym, że naszym błędem, bo bardzo często popełnia się takie błędy na, w rozwoju swojej firmy, było to, że staraliśmy się to robić za tanio. Nie patrzyliśmy do końca, ile czasu na to poświęcamy, ile energii. I pomimo, iż obrót był bardzo duży, to niestety firma nie zarabiała. I pamiętam, ja miałem taki okres w swoim życiu: przez dwa tygodnie nie spałem. To był gdzieś połowa roku. Budzę się, czwarta nad ranem, patrzę, zaczynam analizować. Mówię, Adrian, jeśli dalej tak będzie, to ty nie, nie, nie przeżyjesz tak najbliższego roku, dwóch, dwóch lat. Tego nie da się w tak dużym stresie pracować. Musisz coś z tym zrobić. No i tak naprawdę wtedy po, podjęliśmy decyzję znaczy, ja podjąłem decyzję, trzeba podnieść marżę raz dwa i zobaczymy, co będzie. I tak usiedliśmy, porozmawiałem z chłopakami i ja mówię: Słuchajcie, klienci nas, nas znają, wiedzą, jaką, e, jaką wartość dodaną dajemy do sprzętu, przeanalizowałem ry, rynek. My jesteśmy tańsi od części sklepów, które takich rzeczy nie robią. No to bez sensu. Podnieśmy. Marze razy dwa, gwarantuję Wam, że nikt z klientów od nas nie odejdzie. Zrobiliśmy to i tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy firma stanęła po, potężnie na, na nogi. W ciągu sześciu miesięcy podwoiliśmy, czasami nawet potroiliśmy dochody, a żaden z naszych klientów, na, tak szczerze, nie do końca nawet zauważył, że to zrobiliśmy, bo oni, nasi klienci nie do końca skupiają się na jak najniższej cenie. Oczywiście te ceny muszą być rynkowe, no jak najbardziej, ale skupiamy się na takiej wartości, którą dajemy z tym sprzętem, czyli przygotowanie, dajemy święty spokój naszym klientom, oni nie muszą się tym, o ten sprzęt martwić, nie muszą wybierać, to jest zrzucone, zrzucone na nas. Wspomniałeś o waszych klientach, że tak naprawdę ci klienci trafiają do was, jeden poleca drugiego i że nigdzie się nie reklamujecie. Jakie są takie najlepsze sposoby na pozyskiwanie właśnie tych klientów, w których wycelujecie? celujecie? Bo wiem, że też nie każdy jest waszym klientem, tak? Nie każdy jest potencjalną firmą do współpracy. Tak, e, najlepszym naszym klientem to są tacy, takie firmy, które chcą, żeby im pomóc. To jest taka pierwsza zasada. Po drugie, firmy, które jednak czują, że powinny trochę w ten sprzęt zainwestować. Akurat na tą chwilę takie powiedzmy, najlepsze nasi, nasi klienci to są firmy jednak informatyczne, które mają, mają dużą ilość pracowników, duże budżety i potrzebują zapewnić tym ludziom jak najlepszy sprzęt do pracy, dlatego że no, pensja programistów jest dosyć, dosyć wysoka, takie są akurat obecnie warunki rynkowe. I jak już uda się w takiej jednej firmie sprzęt powiedzmy, ogarnąć i zaproponować, to ci zadowoleni klienci no, polecają nam kolejnych. I powiem Ci, że mamy taki, taki fajny przykład z BNI w tym, w tym przypadku. Bo do naszej grupy BNI Nord Wrocław weszła firma informatyczna Software House, który był naszym klientem. W tej firmie pomogliśmy, jako że jesteśmy partnerem Microsoftu, e, zoptymalizować koszty licencji, które kupowali e, i dzięki temu polecili nas na jednym z forów branżowych, że jeśli ktoś szuka firmy, która coś tam pomoże, ogarnąć sprzęt i oprogramowanie, to jest taka firma Canardi, e, możecie się do niej udać. No i później, przyznam się szczerze, zostajemy czasem takie telefony, e, dzień dobry, ja tutaj na forum branżowym już, Kolejny raz ktoś wspomina o Was, no to postanowiłem do Was zadzwonić. I czy możecie mi pomóc w doborze sprzętu, w sfinansowaniu go i tak dalej? Mówię, żaden problem i tak właśnie najczęściej działamy. Widziałeś o B&I, wiem, że już jakiś czas jeśli działasz w systemie rekomendacji, to bardzo długo, tak naturalnie chyba dla Ciebie. Natomiast jak to się właśnie stało, że trafiłeś do, do BNA? Jeden z naszych klientów, który do tej pory z nimi współpracujemy, już wtedy był chyba, już z tego co pamiętam, członkiem BNA. a zaprosił nas na spotkanie poranne i tak pomyślałem, nie chcę się aż tak wcześnie wstawać, bo to trzeba przyjechać na około 6.30 do hotelu. Ale spróbuję. No i powiem Ci szczerze, byłem wtedy niesamowicie pozytywnie zaskoczony atmosferą na tym spotkaniu, bo poczułem tam, że, że nikt nie chce mi niczego sprzedać. To pomyślałem, że ktoś będzie reklamował swoje usługi i tak dalej, a było totalnie wręcz przeciwnie: bo od samego wejścia każdy z ludzi, każdy, każda z osób, którą spotkałem, przywitała mnie, zapytała się, czym się zajmuję, jak, mo jak możemy ci pomóc. Znamy kilka fajnych osób, z którymi możesz porozmawiać. I tak naprawdę po kilkunastu minutach takiego spotkania, miałem już kontakty do kilku fajnych osób, z którymi pomyślałem, wow, fajnie będzie z tymi filmami porozmawiać i się z nimi spotkać. Ja się czasem w cudzysłowie, męczę ileś tam tygodni, miesięcy, żeby dostać do jakiejś tam firmy, z kimś, z prezesem porozmawiać. A tutaj nagle ci ludzie, są, którzy poznałem 15 minut temu, chcą się ze mną spotkać, porozmawiać o wspólnych biznesach. Mówię, super, fajna sprawa. No i w tym momencie działasz w grupie. I jakie są takie najciekawsze projekty, które udało Ci się zrealizować, właśnie z rekomendacji, które otrzymałeś? Pierwszy, właśnie projekt, e, już miałem dograny na spotkaniu rekrutacyjnym. E, wtedy poznałem się z Łukaszem Białonogą, like agency. I Łukasz powiedział, że potrzebuje komputera dla siebie. Mówię, Łukasz, okej, okay, nie ma problemu, pomożemy ci coś fajnego dobrać. No i Łukasz po tygodniu już miał już zamówiony komputer od nas, a przy okazji porozmawialiśmy na temat jego firmy, jakie mają tam problemy w konfiguracji swoich komputerów. No jedną z rzeczy, którą akurat wtedy wspomniał, że jego programiści nie potrafią sobie poradzić z konfiguracją pracy notebooka z dodatkowym monitorem. Mówię, Łukasz, no dobra, spróbujemy ci pomóc. Nam się to udało skonfigurować. Nie było to jakieś super skomplikowane. No i od tego czasu obsługujemy firmę Łukasza, kupuje od nas komputery i każdy, każdy notebook przechodzi przez nasze ręce. Każdy nowy pracownik, który jest przyjmowany, dostaje sprzęt przygotowany właśnie od nas i tak nasza współpraca trwa już od 14 miesięcy. Jak Łukasz wspomina, że już nie wyobraża sobie, żeby mógł od kogoś innego sprzęt kupować, a dla nas to jest niesamowita satysfakcja, że ktoś, ktoś jest zadowolony z tego, co, co robimy, i że bardzo często nam za to dziękuję. I z takich, co ciekawe, kolejny jakiś większy kontrakt, który udało nam się załapać, to też na spotkaniu informacyjnym do grupy BNI Tam poznaliśmy Jakuba. E, który pracuje w kancelarii prawa gospodarczego KOKSZ, to jest jedna z największych kancelarii e, w, w Polsce. E, I tam u Kuba powiedział: Potrzebujemy 20 nudłków. Pomożemy, coś dobierzemy. Ale mamy ograniczony budżet, e, musi być dobre finansowanie. No i podjęliśmy wyzwanie. Wczoraj z Jakubem rozmawiałem, mówi, że świetnie, są zadowoleni. No i co? Czekamy na kolejne zamówienia od nich. A jakie wartości, poza takimi niefinansowymi, tak czyli nie takimi, za których wystawa faktura, Ty wyniosłeś, wynosi w zasadzie cały czas ze współpracy właśnie z innymi przedsiębiorcami? Jeśli chodzi o wartości, to powiem Ci o takim spotkaniu, które miałem jakieś 3-4 miesiące temu jest jeden z jednym z członków Grupy Wrocławskiej, który w Grupie jest dosyć świeżym członkiem, on jest około 4-5 miesięcy. Nie robi jeszcze jakichś biznesów, bo w Bienaju rzeczywiście jest tak, że przychodzisz nie po to, żeby od razu robić jakieś wielkie biznesy, wielkie, dostawać wielkie zlecenia, tylko to wszystko wymaga czasu. Poznawać ludzi, na początku zaczyna się od małych rzeczy, małych zleceń, później jest czas na, na większe kontrakty. I ten człowiek rzeczywiście nas mówi, że nie robi na razie żadnych biznesów ale stwierdził, że przez te 4-5 miesięcy, w których jest w B&I poznał tych 40-50 osób w grupie, to dużo więcej się nauczył o prowadzeniu biznesu, niż przez 4-5 lat prowadzenia własnej firmy. Jest to oczywiście mała, jednoosobowa jedno działalność. Więc jedną z pierwszych rzeczy, która tak naprawdę w pierwszym roku jest, myślę, że najważniejszą e, kwestią, to jest poznawanie innych e, przedsiębiorców, którzy nie działają konkretnie w Twojej branży, tylko są z bardzo różnych firm, z bardzo różnych specjalizacjach, mają bardzo różne doświadczenie życiowe i biznesowe, i możemy się od tych ludzi bardzo wiele nauczyć, dzięki czemu też my możemy w własnym biznesie uniknąć wielu błędów, szczególnie jeśli jesteśmy w miarę początkującą firmą, bo tam spotkamy ludzi, którzy mają. 2, 3, 4 lata, firmy, a i spotkamy ludzi, którzy mają 20 lat swoją firmę. Więc doświadczenie tych ludzi jest po prostu niesamowite. I opowieści, jak zaczynali, przez jakie przygody przechodzili i jakie błędy popełniali. Bo oczywiście rozmowy o błędach są zawsze najlepszymi rozmowami, daje najlepsze doświadczenie. Tak. Czego nie zrobić, żeby nie stracić dużo czasu, pieniędzy. Nie przepalić ludzi i tym podobnych rzeczy, prawda? Dokładnie, ale też co zrobić, kiedy już się te błędy popełni, bo nie oszukujmy się, każdy błędy popełnia, a jednak taki nasz profesjonalizm poznajemy w momencie, kiedy czy też jak sobie z tymi błędami potrafimy poradzić. W Binaju nie jesteśmy po to, żeby konkretnie sprzedawać tylko sobie sprzęt, usługi i sprzęt nawzajem, ale trafiać do tych takich klientów, do których chcielibyśmy docelowo trafić. I tak dzięki jednemu z przedsiębiorców, który jest w naszej grupie, Michałowi Antuszczukowi z AWSM System, zaczęliśmy trafiać do takiego naszego super docelowego klienta, czyli fir duże firmy informatyczne, które potrzebują dobrego dostawcy rzetelnego, który dobierze im z komputery, doradzi i skonfiguruje. I, I powiem Ci szczerze, Michał dla nas robi naprawdę świetną pracę. Bo poleca nas coraz częściej na forach technologicznych, gdzie spotykają się ludzie, którzy pracują w software house'ach, i dzięki temu coraz więcej takich firm właśnie do nas trafia. Już czujemy, że tak naprawdę dzięki tym rekomendacjom w, ten, w tym roku zwiększymy przychód o. Milion, dwa miliony złotych. Takie są przewidywania, bo już wiemy, co się w tych pierwszych miesiącach tego roku wydarzyło. Jakie takie najciekawsze, najbardziej elektryzujące projekty realizowałeś? Takie ciekawe sytuacje, które się wydarzyły, to się wydarzyły między innymi rok temu w czasie pierwszego lockdownu. Firma Tarczyński. Myślę, że nie trzeba przedstawiać. Dwie godziny właśnie po ogłoszeniu zamknięcia szkół dostajemy telefon z firmy Tarczyńskiej. Z firmą Tarczyńskiej się znamy e, i już wtedy z nimi współpracowaliśmy. E, dzwonią, z potrzebą pani Adrianie, potrzebujemy kilkudziesięciu notebooków. Na już. To był ciężki okres, dlatego że wszyscy nagle chcieli sprzęt, wszyscy chcieli notebooki, pracowników trzeba było wysłać na home office. No ale od tego jesteśmy, żeby takie wyzwania realizować. No i na szczęście, po kilku godzinach walki w dystrybucji, mogliśmy odzwonić i powiedzieć: i powiedzieć Mamy to. Na drugi dzień e, firma Tarsyński dostała sprzęt od nas i nie polegliśmy. Byliśmy z tego niesamowicie zadowoleni, bo sytuacja na rynku rzeczywiście była wtedy bardzo ciężka. Jakie z Twojego doświadczenia biznesowego są takie rzeczy, na które przedsiębiorca mógłby zwrócić uwagę, które sprawdziły się u Ciebie w biznesie, takie zasady może, którymi Ty się kierujesz, coś, co po prostu u Ciebie działa i przybliżyło Cię do realizacji tych celów, które już udało się w tym momencie osiągnąć? Po pierwsze, jak moja historia trochę pokazuje, jak z pomylonym adresem i trafiłem do firmy, która w sumie mogła być moim marzeniem na sam początek, to po pierwsze nie bać się wykorzystywać szans. Czasami boimy się coś zrobić, bo uważamy, że nie do końca będziemy potrafić, mamy za małe kompetencje, no ale tak naprawdę wielu z nas, wiele okazji przychodzi w życiu, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie je wykorzystać. Wtedy albo osiągniemy sukces, a jeśli będziemy mieli porażkę, to potraktujmy to jako świetne doświadczenie. Ja w swoim życiu miałem też taki okres, że no nie dałem rady, położyłem pewne projekty, ale to jest świetne doświadczenie i daje nam informację o tym, jakie mamy słabe strony, i na przyszłość jesteśmy w stanie już taki, takich błędów nie popełniać. Więc na początek wykorzystujmy szanse, które nam się pojawiają. Drugą rzeczą to jest zaufanie. To jest Waluta dużo bardziej cenna niż pieniądze, bo w dużym biznesie, przy dużych kontraktach, ale też nawet takich małych, to lepiej współpracuje się z ludźmi, którym ufamy, a niekoniecznie z takimi, którzy dodają najniższą cenę. I jeśli już mamy zbudowaną to zaufanie z naszymi partnerami. To powinniśmy się też nauczyć odpowiednio wyceniać własną wartość, własnej pracy. Jeden z moich błędów, które popełniłem w prowadzeniu własnej firmy, było to, że na pewnym etapie za słabo siebie wycenialiśmy. Nie wierzyliśmy tak do końca w to, jaką wartość dajemy klientom, i to mogło w pewnym momencie tak naprawdę doprowadzić do upadku mojej firmy naprawdę niewiele brakowało do utraty płynności finansowej i dopiero w momencie, kiedy sobie to uświadomiłem, że jednak powinniśmy troszkę lepiej siebie wyceniać, bardziej do doceniać to, co e, robimy, to i dzięki temu nasi klienci też e, zaczną cenić bardziej naszą pracę. Dopiero wtedy możemy, tak naprawdę, osiągnąć dobry e, sukces. I to, co Ci opowiadałem, że podniesie się marże dosyć e, znacząco, nasi klienci tego nie zauważyli. Co uważaliby, gdybyśmy jakość naszych usług mocno obniżyli, to z pewnością, ale to, że trochę ceny są wyższe niż wcześniej, ale dalej są konkurencyjne rynkowo, no to tylko było na plus. Adrian, wiem, że przed Wami na pewno mocny rok, mocny okres, dynamicznie się rozwijacie. Jakie plany na przyszłość? Co w tym momencie teraz dzieje się u was takiego nowego w firmie i jakie kierunki rozwoju? Rzeczywiście e, ostatni kwartał zeszłego roku 2020 bardzo pozytywnie nas zaskoczył, bo pomimo sytuacji covidowej, nazwijmy to tak. Firma trzykrotnie zwiększyła przychody, co dla nas jest potężnym wyzwaniem, żeby sprostać takiej ilości zamówień, które częściowo, nawet w dużej części, pochodzą z rekomendacji członków BNI. Więc ten rok zaczęliśmy od wprowadzania nowego systemu CRM, dzięki tym, którym te wszystkie zapytania będziemy w stanie obsługiwać na bieżąco. Adrian, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Zdradziłeś nam trochę więcej jak. Działa się tak naprawdę jak można działać alternatywnie w, w branży sprzedaży sprzętu IT, gdzie nie jest to dowodzenie komputera, tylko jakby znacznie większy serwis, znacznie większa jakby obsługa. Więc dzięki za poświęcony czas. Życzę realizacji celów, bo jestem pewien, że, że jak zawsze dopniecie swego. No i co? dalszego wykorzystywania nadarzających się okazji. Dziękuję też za mianie, za poświęcony czas. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.